Znalazłem. Wsiadaj do łodzi. Tak, moi drodzy, bardzo dobrze widzicie. Hej, z tej strony Psycho i witam was w God of War. Kurczę, nie grałem w tą grę jeszcze nigdy, oglądałem kiedyś, ale w końcu mamy możliwość ogrania. Dzięki jednemu z moich kolegów, którzy udostępnili mi tą grę. Bardzo dziękuję. My razem możemy pobawić się w końcu w God of War'a. Na co się mega jaram. Nie mogę powiedzieć, że nie. Dajcie mi tylko jedną malutką sekundkę, abym zrobił dwa kliki. I w tym momencie to mi musicie dosłownie na szybko wybaczyć. Niestety nie zrobiłem tego wcześniej. Pyk, już. Mogę wam jeszcze pokazać, na jakich ustawieniach graficznych próbujemy grać. O dziwo na takich. Jakimś fartem to działa. Nie mam licznika FPS-ów, ale mam nadzieję, że nie będzie dużego problemu. Wystarczy. Testuję nowy sposób nagrywania w tym momencie. Troszeczkę inną. Troszeczkę z inną jakością. Oj, mi się odbijał, przepraszam. Świeżo wypiłem kawkę, żeby mieć troszeczkę więcej energii do nagrywania. Ojcze? Co? Czy coś się zmieniło? Las wydaje się inny. Tak, zmieniło się, chłopcze. Nie myśl o tym za dużo. Tak jest. Dobra, jeśli chodzi o wydajność, wszystko mi tutaj w miarę działa. Gramy na padzie. Gramy na tym moim broken padzie, który mam jeszcze czasów Wiedźmina 3, tak naprawdę. Na nim ostatnio ogrywaliśmy Assassin's Creed Mirage, jeśli dobrze pamiętacie. Swoją drogą zostawcie łapkę i suba koniecznie, aby było więcej odcineczków, aby była większa motywacja do pracy. No nie ukrywajmy, God of War jest jedną z fajniejszych gier. Czekam na dwójkę, aż wyjdzie na komputer. Ja niestety nie posiadam żadnej konsoli, ale będę się starał, aby to, wiecie, jak najbardziej wyrównać. I dajcie mi jeszcze sekundkę, to wytnę. Okej, okay, przepraszam, niestety mój mikrofon, z tego co widzę na podglądzie, potrafi robić sobie coś takiego, że ustawiamy mu dźwięk konkretny, który ma trzymać, a on stwierdzi, że ten mnożnik będzie sobie latał jak. Ale już mam nadzieję, to jest ogarnięte. Tego co też pamiętam, dajcie mi sekundę, abym mógł zajrzeć w pancerz. Czyżby? No i w takim razie. Dobra, może to nie jest jeszcze dostępne, ale z tego co mi się wydaje, w momencie, w którym testowałem grę, miałem troszeczkę inny pancerz do wyboru. Ale może mi się to już nie działać? Nie wiem. I teraz najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiem kiedy mam wyłączać kamerkę, więc może po prostu jej nie wyłączajmy. Tak, nadal zachęcam do zostawienia łapki i suba, bo to naprawdę bardzo rozwija. Jest już nas 10 osób, także super. Coraz lepiej, coraz bardziej do przodu. I cóż, mam nadzieję, że będziecie się bawić tak dobrze jak ja. I zapraszam, po prostu zapraszam do oglądania bez zbędnego gadania. Ja tu cały czas monitoruję, czy procesy graficzne i renderowania stoją na wysokim poziomie, czy wręcz przeciwnie, ale póki co sobie radzą. Więc bardzo fajnie. Oto widzę matkę swoją. A, historia, skupiamy się. Ja się jaram ogólnie tą grą. Oto widzę ojca swego. Oto oni mnie wzywają. Też może. Mam plan, to są przerywniki, nie? Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają.
Oto oni mnie wzywają. Oto oni mnie wzywają. Jest gotowa. Wracaj do domu. Jesteś wolna. Przepraszam. Ściśnij. Ten nóż należał do niej. Teraz jest twój. Uczyła cię polować. Tyle, co umiała. Pokaż. Teraz? Teraz. Na co polujemy? Polujesz na jelenia. Gdzie idziemy? Tam, gdzie są jelenie. Dobrze. Tędy. No tak. Legendarne umiejętności wychowawcze Kratosa. I jak zawsze. Chłopcze. Ojcze, czemu robimy to teraz? Muszę sprawdzić, czy przetrwasz podróż. I wtedy wyruszymy na szczyt? To zależy od ciebie. Gramy na padzie. Poluj. Naprawdę musiałbym włączyć ślady, ale nie jelenie. No następny odcinek włączę sobie, wiecie co, FPS-y. Zobaczymy. Faktycznie one się pokrywają, bo czasami i mi coś chrupnie, tylko że gra mnie o tym zupełnie nie informuje. Najpiękniejsze w tym wszystkim, że żaden wskaźnik mnie nie informuje, ale dobra, pierdolę głupoty, niepotrzebnie, nie ma o czym gadać. Ja postaram się robić prawie wszystkie rzeczy, które widzę. Tak naprawdę, bo chcę. Jeśli chodzi o God of War, myślę, że to będzie jedna z gier. Chłopcze! Przepraszam. Coś przegapiłeś. Odbija mi się. Podobne, ale to nie jeleń. Widzisz? Za szerokie czubki. To twoja stara. Kozioł? Matka dobrze cię nauczyła. O, widzicie, warto się rozglądać. Coś tak. Ponadprogramowego. No, myślę, że będziemy się dobrze bawić. Gra jest na tyle dopracowana, tego co wiem, że jedynym powodem do denerwowania się w tej grze będę ja sam. Bo nie wydaje mi się, aby ta gra sprawiała, że
Więcej śladów? Tak, ale są zbyt okrągłe. Że jest chujowo zrobiona, po prostu tak jak, nie wiem, dajmy na to Assassin's Creed Mirage. Co teraz? Czy zatnie, coś się przytnie, gdzieś nie wskoczy, czy chcesz? Wszystko zależy tutaj w tej grze, wydaje mi się, że wszystko zależy ode mnie. Hop! Więc jeśli będę lamił, będę mógł winić tylko i wyłącznie siebie. I wy też będziecie mogli winić tylko chyba i wyłącznie mnie. Nie wiem, jak jest sportem ogólnie na peceta, ale z tego, co pytałem, odnośnie normalnie PlayStation i tak dalej, to było spoko. Mango! Wolniej, chłopcze. Przepraszam. Masz go upolować, a nie dogonić. Testuję nowe nagrywanie w 75 FPS-ach, więc zobaczymy, czy to wypali. Pierwsze, myślę, takie 2-3 pójdą testowe. Przepraszam. Pierwsze 2-3 pójdą testowe, a potem zobaczymy. A potem zobaczymy, jak będziemy dalej nagrywać, czy nie zostaniemy przy 60 FPS-ikach. Zaskoczę. Po co? Nie mogę. Nie, będę to mógł zjechać. To. Kratos mógłby tam wjechać jak superbohater na kolano. Zniszczył nasz most! Jak przejdziemy na drugą stronę? Przejdź na bok. Wybrać lewiatan. Aha, no. Rany! Już daleko bardzo nie doszedłem, żeby rozkminiać. Możemy. Widzicie? Na remniki przysięgi śmierci. Czarne, więcej szczęścia, więcej siły, więcej obrony. To wygląda wyjebanie przede wszystkim. Tutorial. To wolnie uległość i obrona. Kolega to miał ma fajną część. To akurat wygląda zajebiście. A co to było? Karwasze, tak? To takie fajne. Tam wieków, broń, tarcza. No tak, mamy tutaj tarczę. Obrońca wybrańca, łaskę obieży świata strażnik, token shielder. Wiecie co? Albo to, albo cała. Cała czarna, dawaj. To, że wygląda zajebiście, też fajnie. Jeju, co tu się stało? No, przeskakuj. No. Tam jest! Postaram się ogarniać, ale... Co ty wyprawiasz? Wystraszyłeś go! Masz strzelać! Masz strzelać wtedy, kiedy każe ci strzelać. Przepraszam. Nie przepraszaj. Bądź lepszy. Znajdź go. Znajdź. Go. To jest dopiero wychowanie, co? To jest dopiero wychowanie. My mamy już 15 minut, czajcie to? Tutaj to gierka będzie leciała w chuj szybko. Okej, okay. Sama mi gra naprowadziła, nic nie zrobiłem. Nie! Nie jesteś gotowy! Do tyłu! Okej. Okay. Lód! Jeb, jeb. Jeb. Dobra, z tego co pamiętam, tak. A baluga, patrz. Pum, kurwa, pum. Kurwa, pum, yeah. No tak, pum, kurwa. Oddawaj topór, szmata. Pum, kurwa. Kiep, kiep. Pum. O! Taka prób. Nie umiesz umrzeć, kurwa. Dobra, wiem, że mogę się tutaj namierzać delikatnie. Nie przeszkadza, jak będę się zajmował kolegą, proszę. I kop na ryj. I podbicie. Dobra. Ogólnie styl walki mi się w tej grze naprawdę podoba. Chcę sobie fajnie rzucać w kolegów. A uderz mnie. A uderz mnie jeszcze raz. No weź, nie, no nie, bądź taki, no. A. Dobra, weź. Właśnie, byłem ciekaw, czy na samym początku można, czy nie. Nigdy nie podchodziły tak blisko do lasu. Idziemy. To na nowy wpis.
Draugr. Legli w bitwie, ale ich dusze, uparte dusze, mówił. Dobra, dobra, fajnie. Teologia nordycka jest naprawdę spoko, jeśli chodzi o to. Dobra, my mamy tutaj jakieś dwie ścieżki. Od razu mówię, będą pewnie... Jeleń poszedł tędy. Widzę dalsze ślady. Będą pewnie różnice, jeśli chodzi o fabułę i jakby będzie to rozdzielenie materiału. Ale teraz po prostu biegam z wami i sobie sprawdzam co i jak, więc pierwszy wiadomo, pierwszy testowy, zróbmy co możemy. My tu gdzieś tutaj możemy iść, właśnie to mnie ciekawi, gdzieś tutaj mogliśmy przejść. Ja włączę ten licznik po tym odcinku, bo te FPS-y mnie tak bardzo nurtują, wiecie? Wilki! O kurwa, tam rodzinie wilka? Tam rodzinie. Mogę go obić i co mu zrobić? Jebnąć wilkiem mogę. Czajcie to? Podbity, zabity. Ale to było dobre. Ja to lubię takie gry, Boże. To ja mogę grać, a nie jakieś Assassin's Creed'y, Buperela. Jemu już się nie przyda. Nam to. Były tylko głodne. Co? Wilki. Nie były złe. Były głodne. Tak, podejrzewam, że były. Okej. Okay. Nie, sorry, myślałem, że coś tutaj mogę mądrego zrobić, ale jak się okazało, na załączonym obrazku niekoniecznie. Nie wiem dlaczego, ale jak wypiję kawę, to tak bardzo chce mi się spać, że to aż straszne. To aż naprawdę, naprawdę straszne, ale dobra. To mamy. Możemy iść dalej. Nie wydaje mi się, żebym coś ominął. Te początkowe lokacje to nie mam pojęcia jak wyglądają, dlatego chodzę. Gdzie możemy przejść? Tam mam, tak? Czyli my idziemy w tą stronę. O, pierwszy sarkofag. Dobra, gra nas uczy jak to działa, rozumiem. Powinniśmy tu być? Raz. Dwa, trzy. A, dobra, pieczę do rozjebania, to okej, myślałem, że... Ja coś czuję, że ja to będę dostał w pierdolostronie. Otwieraj to, synek. A nie, to ja. Co dostaliśmy? Jabłko Egidy. Idun, aha. Idun. Jak można znaleźć w skrzynce? Warto się za tym rozglądać. Myślę, że... Taki ze mnie gracz, że będę częściej odskakiwał w pierdol niż mordował gigantyczne zastępy draugrów i innych troli. Ale spróbować można. Wszedł do świątyni. Mama zabraniała mi tam wchodzić. Robimy co chcemy, chłopcze. Żadnych wymówek. Okej, tak chciałem zobaczyć tą animację, czy on tak przekręca ten topór, wkłada i zakręca na nowo, ale jest to... Szybka akcja ogólnie, więc... Spójrz! Ej, łuk. Czała. Mogę dostać swój łuk? Na pewno go stąd trafisz? No właśnie, zobacz jakie ma staty w łuku. Podejdźmy bliżej. Młody niepocieszony. Ale ten black style Kratosa, to by było zajebi. Byłem z mamą na polowaniu kilka razy. Ty mnie nigdy nie zabrałeś. Czemu teraz? To jej życzenie i nadszedł czas. Okej. Ogólnie sam motyw Kratosa i tak dalej się bardzo podoba. Coś tu wyjedzie. Rog? Pacyk drobia wrogów. W czasie walki pacyk drobia wrogów znajduje się nad jego głową, kiedy otrzymał obrażenie, zostanie namierzone przez Kratosa.
Ale go jeb, zabity. Bum, gdzie jeszcze to? Ale co zrobiłem? O, to. Oh, shit. Znowu namierzanie. Nie. Wyłącz to namierzanie. Jest jakaś możliwość wyłączenia namierzania? Jest. Chyba. O, kurwa. Dobra, trochę się, że tak powiem, wymieniliśmy doświadczeniami. Nauczę się i ja, spokojnie. Fajne kombinacje tutaj będzie można robić. Coś tak czuję. Nie chcesz umrzeć? A? Też, okej. Z tego co pamiętam, to zielone to zdrowie. Jariusz. Dobra, to... Okej, okay, zachłysnąłem się całą wiedzą. Sorry. S. Otwierasz! Mniej więcej oglądałem tą grę, więc ja nie byłem w stanie wtedy jej kupić, ale... ale byłem w stanie ją obejrzeć chyba 6 razy. Jebałem w tym momencie, nie ten klawisz nacisnął. No co ty, naprawdę? Myślisz? Nie to chciałem zrobić. Robimy bico. Bico. Dobra. Więc tak, faktycznie ja nie to chciałem zrobić. Mniej więcej pamiętam jeszcze co, jakie mechaniki miało. Więc nie powinno też być to dla mnie jakimś większym problemem. To... Ale nie mówię, że też to nie będzie żadnym problemem. Prawda? Rozumiecie co? Gdzie idziesz? Chyba poszedł w tę stronę. Ja... Teraz to ja zwiedzam. Atreusie. Teraz to ja zwiedzam. Atreus, to ja się dobrze pamiętam. Bel chłopcze. Także to też warto pamiętać. To co? Życie, które jest nam niepotrzebne. To z tego co pamiętam robi kałabanga boom. Dokładnie. A to co? A, dobra, widzę. Tutaj chyba srebro. Tak, ile? Dużo. Tutaj chyba będzie tego srebra tyle, że będzie można nim się naprawdę podcierać, z tego co pamiętam. Jeśli odpowiednio dobrze się gra. Bum. Magiczny sposób na otwarcie skrzynki. Można szybciej. Powinno się chyba dać jakoś, nie? Printerować, czy tak niekoniecznie? Może i niekoniecznie. Proszę od razu swój łuk. Chciałem swój łuk. To niech mod to otwiera. Popatrz. Dobra, patrzę pana. Skol i chaty. Wilki od słońca i księżyca. Skąd się wzięły? Tak, prawie umarły, wiesz tam? Jak się kończy? Pożerają słońce i wybucha walka? Magiczny topór, widzicie? On znika, kurde. Umie się skamę... Boże... Jak się nazywa? To zwierzę? Kameleon, o tak. Kameleon. Chyba kameleon. Co to? Potrafi się tak schować jak kameleon. Słodkie. Co dalej? Dawaj jelenia. Jeleniu. Nie ma to, schowajmy broń na plecy. Pamiętam, którym guzikiem trzeba używać. Ojcze, Spójrz. Spójrz, weź, zobacz. Czekaj na mój znak. Spokojnie. Nie myśl o tym, że to zwierzę. To tylko cel. Oczyść umysł. Wyceluj i weź wdech. Wydech i strzał. Bum. Trafiłem. Dobrze. Jep, zabity bez gadania. Wciąż żyje. Okay.
znaleźć nóż. Nie. Dokończ, co zacząłeś. Nauka konsekwencji. Pewne ma takie magiczne. Emblemat. Nie mogę, ja. Jeden z największych problemów Kratosa. To strach przed tymi uczuciami. Co to kurwa? Zatrął się! Ty kurwa troll tej. A mu wyjebał, chłopa. Elegancko. Co ty się kurwa wyzywasz, co? Dążymy? Dążymy. Chyba. Pierwsza walka. Strzał drusek, a cztery rozstrzał ciężkając X, wytrzymując na następny X, aby namierzyć wybranego wroga na kółeczkę Tosa, kiedy zostaną trafieni strzałą. Wystrzał by umieszczać kwestię prawidłowym wroga. Pamiętaj, że nie można strzelać bez przerwy. A przepierdol mu strzałą. Obrzucajmy go błotem. Ty kurwa. Dobra, póki mogę trzymać dystans od gościa, to będę go tam tylko delikatnie napierdalał po głowie. Pizda? Czy on krzyknął pizda? Nie, niemożliwe. Są jakieś takie spoty chyba, które można mu tam obstrzelać, żeby go zabolało. Czy ja mu naprawdę zrobię dużą krzywdę samymi... A teraz dużo nie zadaje jeszcze, co prawda. Ale ja mu mogę najebać tylko tak. Dobra, ponapierdalajmy się z nim troszeczkę i tak. Double kill u mnie. Shit. Pierdol mu po raz. Niestety mnie dognął. Fajnie, cwaniak. Opalaj się, chłopcze. Dobra. Dobra, no jak ty taki jesteś. Popa. Wow. Teraz moja kolej. Lego. Bez kitu, dobra, trafił mnie raz. Co mogę zrobić? Kończenia, o kurwa, w tej grze są pojebane akurat. Nie no, kurwa, siła w rękach jest, pompki były robione. Myślisz, że się boję? Jesteś niczym! Chłopcze, spójrz na mnie! Spójrz na mnie! Chłopcze, spójrz na mnie! Udało się. Nie jesteś gotowy. Co? Ale jak to? Znalazłem jelenia. Sprawdziłem się. Jestem gotowy. Wracamy do domu. Od dawna już nie byłem chory. Dam radę. Chłopcze, nie jesteś gotowy. Okej, okay. Może nie jest gotowy. Zobaczymy. Nie odzywaj się więcej. Wracamy do domu, ale zanim wrócimy,
Ja dziękuję wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, zostawcie lajka i suba, jeśli się podobało. I widzimy się już w następnym odcineczku, do którego właśnie spieszę, jeśli chodzi o nagrywania. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Hej!